Dzień dobry wszystkim widzom, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj wyjątkowy odcinek. Ze mną jest pan generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dzień dobry panie generale, wielka przyjemność. Witam pana, witam państwa. Dzień dobry. Zapraszam wszystkich tych, którzy są z nami po raz pierwszy, standardowo do subskrypcji kanału, do obserwowania kanałów. Dzisiaj mamy 24 sierpnia, to 182 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Panie generale, dzisiaj Ukraina świętuje Dzień Niepodległości, ale władze w Kijowie też ostrzegały przed rosyjskimi atakami, zakazały z tego powodu zgromadzeń publicznych. Czy to jest na razie dzień spokojny? Nie jest spokojny, ponieważ Rosjanie w dzisiejszej nocy atakowali niektóre miejscowości, szczególnie przy granicy w rejonie Czernichowa, Sum. Atakować będą pewnie, to nie tylko dzisiaj będą atakowali, ale będą również atakowali w kolejne dni. Pewnie obiektem ataku będą duże aglomeracje miejskie, infrastruktura cywilna. Generalnie Rosjanie będą w ten dzień chcieli uczcić fajerwerkami, ale trochę innego gatunku, takimi, które będą dotkliwe dla ludności ukraińskiej. Zresztą chyba inaczej Rosjanie czcić nie potrafią świąt tych, których najechali, których chcą zniszczyć, których chcą eksterminować. Mhm. Dzisiaj właściwie pół roku Ukraina powinna się bardziej obawiać właśnie. Pierwsza rzecz, kondycji własnych wojsk, sprawności na froncie, braku wsparcia Zachodu, które tutaj jest kluczowe, jedności międzynarodowej. Jak podsumować to, co się działo w trakcie ostatniego pół roku? Znaczy, generalnie zacząłbym od tego, czy Rosjanie osiągnęli swoje cele strategiczne? Moim zdaniem Rosjanie nie odnieśli żadnego zwycięstwa, nie osiągnęli swoich celów strategicznych, które sobie założyli, a głównymi było przede wszystkim przejęcie władzy w Kijowie, czyli przejęcie panowania nad Ukrainą, i oni wierzyli w to, że im się to uda. Że uda im się nawet bezkrwawo przejąć władzę w Kijowie, posadzić tam swojego namiestnika i Ukraina przyjmie wielką radością, z entuzjazmem namiestnika Moskwy, bo mieli dwa plany Rosjanie. Pierwszy plan to było zajęcie Kijowa, a drugi plan to była defilada, a nie zdobycie Ukrainy. Zatem podsumowując te pół roku, stwierdzam, że Rosjanie nie osiągnęli żadnego celu strategicznego z tych, które sobie założyli. Mało tego, ponieśli klęskę, armia ich jest bardzo mocno pobita i co najważniejsze, to armia ukraińska świetnie się broni przed agresją, przed wojskami rosyjskimi, skutecznie wyczerpując. Pyta pan o pomoc Zachodu. Wydaje się, że ta wojna mocno Zachód zjednoczyła. Zachód zdał sobie z tego sprawę, jak wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa i europejskiego, i światowego jest Rosja i zapędy Putina, który przez wiele, wiele lat wcześniej wszystkich przekonywał, że on nie ma żadnych takich wojennych zapędów w stosunku do kogokolwiek, choć prowadził wojny chociażby Czeczenia, Gruzja, czy w Syrii aktywnie wojował. Politycy Zachodu dali się zwieść, omamić Putinowi, w konsekwencji przez wiele, wiele lat, wierząc w jego miłość do Europy, swoje potencjały militarne osłabiali, rozbrajali się, zresztą między innymi Polska. Putin w tym czasie zbroił się, osiągnął wyższy poziom zdolności technologicznej swojej armii, chociażby jego nowo formowana przez wiele lat pierwsza armia pancerna gwardii, sztandarowa armia, którą straszono całą Europę i która to armia w grach wojennych, między innymi z udziałem naszych wojskowych w 2020 roku doszła prawie do Warszawy. Czyli przewidywali wszyscy w NATO i na Zachodzie, że Rosjanie dysponują potencjałem, który jest zdolny rozbić chociażby forpoczty NATO, dlatego też w tych ćwiczeniach ta armia odgrywała tak dużą rolę. Ta armia w zasadzie została rozbita przez armię ukraińską pod Charkowem i Czernichowem. Ale wracając do polityków, wydaje się, że politycy wcześniej zawiedli. Ta wojna zintegrowała wszystkich wokół jednego celu, którym przede wszystkim to jest pomoc Ukrainie, choć moim zdaniem na dzisiaj nadal niewystarczająca. Po drugie, zintegrowali ich w działaniach na rzecz podniesienia poziomu zdolności armii Unii Europejskiej, armii NATO. I wydaje się, że Madryt był tego przykładem, że NATO jest zdeterminowany poprawić swoje zdolności, między innymi po to, żeby być gotowym do tego, gdyby Putinowi zachciało się zrobić kolejną awanturę. Choć moim zdaniem dzięki Ukrainie Putin nie jest w stanie żadnej awantury wywołać, ponieważ potencjał militarny armii rosyjskiej został powalony, można by rzec. Wojskowego punktu widzenia został pobity. Ta armia nie została rozbita, ale została pobita. Ona przez wiele, wiele lat moim zdaniem nie będzie zdolna do jakichkolwiek operacji szerokoskalowych, którymi do tej pory straszono NATO i których się NATO obawiało. Panie generale, ale biorąc pod uwagę fakty, liczbę, dane, armia rosyjska została pobita. Co to znaczy? Co stracili Rosjanie w praktyce? Rosjanie stracili sztandarowe armie swoje, które stacjonowały w zachodnim okręgu wojskowym, czyli przy granicy z NATO, 6., 20. czy pierwsza armia pancernej gwardii, o którym mówiłem wcześniej. Te armie straciły, zresztą te armie były najlepszymi armiami o dużym poziomie gotowości bojowej, bo inne armie centralnego i wschodniego okręgu wojskowych, może nawet południowego, nie miały takich stanów ukompletowania, nie miały najnowszego wyposażenia, nie miały wyszkolonych rezerw osobowych, a armie z zachodniego okręgu wojskowego, sztandarowe armie, one miały w zasadzie wykonać zadanie na Ukrainie, rozbić szybko armię ukraińską i opanować tą część terytorium, którą planowali Rosjanie. A mi się wydaje, że planowali pierwotnie dojść do Dniepru. Okazało się, że te armie utraciły ten potencjał osobowy, czyli poniosły duże straty w stanie osobowym, dotkliwe straty, a przecież ten stan osobowy w tych armiach to byli głównie żołnierze zawodowi i kontraktowi. Utracili sprzęt wojskowy, utracili duży potencjał najnowocześniejszego sprzętu wojskowego, którym te armie w zachodnim okręgu wojskowym dysponowały. W tej chwili Rosjanie w wyniku tych dotkliwych strat sięgają po głębokie rezerwy i zarówno osobowe, jak i sprzęcie wojskowym, który pamięta lata 60. i lata 70. Świadczy to o tym, że Rosjanie nie są w stanie odtworzyć w krótkim czasie tego sprzętu, który na polach Ukrainy utracili. To pod znakiem zapytania stawia armię, znaczy stawia to, co jest, co widzimy, czyli brak zdolności armii rosyjskiej do jakiejkolwiek kolejnej awantury, która mogłaby się przenieść na Europę. Co zatem stracili Ukraińcy, strona ukraińska, gdzie są te na dzisiaj, 24 sierpnia, największe bolączki? Generalnie w wyniku tej wojny na pewno Ukraińcy stracili dużo żołnierzy, bo ta wojna jest wyczerpująca dla obu stron. Ukraińcy nie podają oficjalnie swoich strat i pewnie podawać nie będą, ale Ukraińcy na pewno dotkliwie odczuwają tą wojnę, jeżeli chodzi o siły zbrojne. Na pewno również utracili część sprzętu, choć oni mieli dużo sprzętu wojskowego, mieli dużo czołgów, dużo BWP, dużo artylerii, które to w pierwszej fazie wojny dotkliwie zadawały straty armii rosyjskiej, ale ponosili cały czas straty i ponoszą te straty w wyniku działań bojowych, tego sprzętu dużo tracą. Szczęśliwie dla Ukrainy Zachód mocno wspierał Ukrainę, przekazując dużo sprzętu wojskowego i to sprzętu wojskowego bardzo nowoczesnego, opartego o technologii, którymi dysponują armie NATO. Zatem zdolności armii ukraińskiej rosną, nie maleją. Chociażby w artylerii ta przewaga rosyjska została zniwelowana dzięki dostawom HIMARS-ów, dzięki dostawom haubic 155 przez różne państwa. W tej chwili armia ukraińska, może za parę miesięcy armia ukraińska będzie armią, która będzie dysponowała sprzętem tylko natowskim, ponieważ ten sprzęt rosyjski stopniowo, poradziecki w zasadzie straci swoje zdolności, swoje możliwości użycia bojowego. Gdyby doradzić stronie ukraińskiej, co można zrobić lepiej i gdyby pan generał był rzeczywiście w sztabie, jakie główne punkty do poprawki, biorąc pod uwagę to, jak się prezentują wojska ukraińskie na południu, niedaleko, na północy Chersoniu i w szczególności tam na Donbasie? Znaczy przede wszystkim trudno mi doradzać z pozycji żołnierza, który siedzi w domu i który obserwuje tylko przez media to, co się dzieje na Ukrainie. Pewnie dowódcy ukraińscy wiedzą lepiej i oni znają swój potencjał, swoje możliwości. Z perspektywy mojej, proszę mnie nie zrozumieć, ja nie doradzam, ja obserwuję to, co bym ja ewentualnie zrobił, to przede wszystkim zwiększyłbym zdolności armii ukraińskiej, jeżeli chodzi o możliwości manewrowe i prowadzenia operacji zaczepnych, czy takich działań, które by pozwoliły stopniowo tą utraconą ziemię odzyskiwać. Następnie bym starał się odtworzyć odwody, które byłyby zdolne do manewrowania w całym pasie obrony Ukrainy. Podjąłbym ryzyko, bym ściągnął wojska, które stoją w Naddniestrzu, ukraińskie wojska, które pilnują Naddniestrza i ściągnąłbym je na kierunek południowy, tam je wykorzystując, ponieważ moim zdaniem tego potencjału militarnego na kierunku południowym brakuje i postęp w działaniach zaczepnych armii ukraińskiej w rejonie Przyczółka Chersońskiego moim zdaniem jest za mały, aby do jesieni, czyli do końca września udało się Ukraińcom wyprzeć Rosjan za Dniepr. Rosjanie tam teraz w wyniku zapowiedzianych ofensyw przez Zełenskiego ściągnęli odwody swoje na ten kierunek i tam będą tą armię ukraińską, która naciera na przyczółku chersonskim, za wszelką cenę chcieli zatrzymać nawet na Dnieprze. Zatem podjąłbym kilka ryzykownych działań, które by zwiększyły potencjał armii ukraińskiej, szczególnie na tych kierunkach, gdzie ten potencjał jest potrzebny, żeby przeprowadzić operację. Operacją dla mnie przełomową byłaby wygranie tej bitwy na przyczółku chersońskim, czyli rozbicie wojsk rosyjskich na tym przyczółku, wyparcie ich za Dniepr i być może po tym, żeby się udało sforsować Dniepr, rozwinąć powodzenie w kierunku na Krym w celu odcięcia czy przecięcia tego połączenia lądowego między Zagłębiem Donieckim a Krymem. Być może też kolejne uderzenie wykonaliby Ukraińcy z kierunku Zaporoża, w kierunku na Melitpol, może Mariupol, na takie połączenie z tym drugim uderzeniem południowym. Trudno mi w tej chwili powiedzieć i oceniać potencjały armii ukraińskiej, bo nie znam ich, ale życzyłbym tego, żeby mieli dowody, które by właśnie takie działania mogły do końca sierpnia przeprowadzić, żeby w tej wojnie dokonać takiego przełomu, który pokazałby Rosjanom, że muszą się z Ukraińcami liczyć i że muszą mieć świadomość tego, że tą wojnę mogą przegrać, bo moim zdaniem wszystko ku temu zmierza. A to, co się dzieje w Rosji, myślę tu o odtwarzaniu zdolności bojowej, myślę tu też o być może rychłych zmianach na Kremlu, bo widać, że tam robi się coraz goręcej, że te spory, walki między frakcjami narastają. Być może to zmieni oblicze tej wojny i może nawet skrócić jej okres trwania, bo zanosi się na to jednak, że ta wojna potrwać może do przyszłego roku. Panie generale, wspomniał pan o świadomości Rosjan. To przez ostatnie pół roku strona ukraińska nie dała powodów Rosjanom, żeby mogli myśleć, chociaż pojawiła się taka myśl, że te wojny mogą przegrać i że właściwie stronę ukraińską należy traktować po prostu z respektem? Wie pan, myślę, że do polityków to nie dociera, ponieważ oni mają absolutnie zafałszowany obraz tej sytuacji na froncie. Pana Zalnoszego, jak i Gerasimow, wszyscy dowódcy rosyjscy oszukują swoich polityków, nie mówią im prawdy. Z operacji zdobycia Siewierodoniecka ogłosili wielkie zwycięstwo, co z perspektywy operacyjnej jest absolutnie żadnym zwycięstwem, bo przecież Siewierodoniec był zdobywany kilka tygodni i na tym Siewierodoniecku i na Siwierskim Dońcu Rosjanie ponieśli bardzo dotkliwe straty. A zatem siła propagandy rosyjskiej i poziom zakłamania dowódców rosyjskich jest tak duży, że politycy mają świadomości i nie znają obrazu sytuacji na polu walki. Ukraińcy oczywiście skutecznie wybijają zęby armii rosyjskiej, a Rosjanie nie mogą sobie z ukraińską armią poradzić. Przy czym moim zdaniem to, co Moskwa wie, jest zupełnie innym obrazem niż ten obraz jest na polu walki. Jeżeli wspomniał pan o już Chersoniu, niedaleko mamy Krym, czy Most Kerczeński to jest ten obiekt, na który powinniśmy zwracać największą uwagę i co właściwie jeszcze, przepraszam, do ustrzelania mają Ukraińcy na Krymie? Znaczy, Most Kerczeński jest tak samo demonizowany jak u nas przesmyk suwalski. On nie ma militarnego znaczenia, dlatego że w tej chwili jest połączenie lądowe między Krymem a Rosją przez Zaporoże i przez hersoński obwód. W związku z tym nie ma problemu z komunikacją, logistyką, z niczym generalnie nie ma problemu. Most Kerczeński jest symbolem w tej chwili, stał się symbolem dzięki propagandzie jednej i drugiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Jeżeli Most Kerczeński stanowi jakikolwiek, czy jakąkolwiek pokusę, to przede wszystkim będzie jego zniszczenie miało wydźwięk propagandowy. Przede wszystkim spektakularny oczywiście to będzie, bo pokaże to Putinowi i jego elicie, że oni nie mają prawa się nigdzie czuć bezpieczni, a przede wszystkim to będzie zniszczenie tego, co było marzeniem, dreamem Putina, ponieważ on bardzo dbał o to, żeby ten most powstał w szybkim tempie i żeby on mógł go otworzyć. To będzie pozbawienie go złudzeń, że on tę wojnę może wygrać. Natomiast nie ma to znaczenia w tej chwili, żadnego znaczenia militarnego, ponieważ nawet zniszczenie tego mostu nie zamknie przepraw, które łączą Kercz z Krymem i przecież te przeprawy zawsze tam były przez kilkadziesiąt lat, w związku z tym to nie zmieni obrazu możliwości, czy nie obrazu, ale nie zmieni możliwości wsparcia Krymu w sposób inny niż przez Morze Czarne. Byliśmy na południu, na wschodzie. Porozmawiajmy jeszcze o stolicy, na którą szczególnie patrzymy w taki dzień jak dziś. Panie generale, dlaczego Rosjanom nie udało się zdobyć Kijowa i czy ten Kijów jest bezpieczny? Rosjanie tą operację, którą planowali, błyskawiczną operację opanowania lotniska w Hostomelu i marsz zwycięstwa do Kijowa generalnie źle zaplanowali, źle rozpoznali możliwości armii ukraińskiej i że przygotowali się do Kijowa, do przyjęcia władzy. Generalnie oni uprawdopodobnili, że jest to łatwy cel, że tam będą na nich czekali mieszkańcy Kijowa i przyjmą ich z entuzjazmem. Okazało się, że jest nieprawda. Mieli zły obraz sytuacji, mieli złe rozpoznanie i to spowodowało tą klęskę, którą ponieśli już u wrót, można rzec, Kijowa, i te późniejsze usiłowania zarówno atakami z północnego wschodu, jak i północnego zachodu nie odniosły żadnego skutku, ponieważ armia ukraińska się zmobilizowała na tych kierunkach, przygotowała do obrony i generalnie dewastowała zarówno armię rosyjską, która nacierała, jak również pozbawiła armię rosyjską przepraw na rzekach na północ od Kijowa i odcięła im możliwości zarówno marszu odwodami do rejonu operacji, jak i logistykę. Mhm. Wspomniał pan generał o tym, że władze rosyjskie są odrealnione od właściwie tego stanu faktycznego, tego co się dzieje na froncie. Tudzież pytanie o postawę władz właśnie w Kijowie. Rozumiem, że prezydent Zełenski ma pełen obraz tego, co się dzieje na froncie. Tutaj rzeczywiście dowódcy okłamywać nie mają zamiaru i przede wszystkim te fakty przeinaczać. Oczywiście tutaj główną rolę odgrywa również i ukraińska propaganda. Mówmy się, każda strona prowadzi też wojnę komunikacyjną, ale pół roku wojny to nie tylko front, ale właśnie przede wszystkim pół roku wojny prezydenta Zełenskiego. Jak oceniać właściwie dzisiaj postawę ukraińskiej władz? Przede wszystkim Zełenski stał się od początku wojny symbolem woli oporu narodu ukraińskiego. On stał się dla nich prawdziwym przywódcą z prawdziwego zdarzenia. Można by na początku jeszcze wtedy w lutym mówiliśmy, że Putin wielkiego przywódcy stał się komikiem, bo była taką wojna, a komik stał się wielkim symbolem, wielkim przywódcą. Role się zamieniły. Moim zdaniem Zełenski dobrał sobie tak dowódców wojskowych, którzy potrafią tę wojnę prowadzić, prowadzą tę wojnę skutecznie. Oczywiście korzystają z doradców państw NATO na pewno, tak jak już mają wsparcie sprzętem, materiałami do powodzenia tej wojny. Moim zdaniem kształciła się elita armii ukraińskiej, która jest w otoczeniu Zełenskiego, i ta ekipa, która jest wokół Zełenskiego, te sztaby dowódców, którzy już pół roku prowadzą skuteczne przecież operacje, są na tyle przygotowane, że Zełenski ma naprawdę wspaniałe narzędzie do prowadzenia skutecznie wojny przeciwko armii rosyjskiej, a jednocześnie ma narzędzia też propagandy. Zresztą tak naprawdę przecież propaganda ukraińska jest dużo skuteczniejsza niż armii rosyjskiej. I w tej wojnie informacyjnej na pewno wygrywają Ukraińcy, a nie Rosjanie. Zatem moim zdaniem Kijów jest dobrze przygotowany, przeszedł ten chrzest bojowy, można by rzec, już w lutym, marcu, kwietniu, i w tej chwili bardzo okrzepł i ma duże zdolności, ma duży potencjał i Zełenski w sobie, i w swoich ludziach, i w dowódcach wojskowych. A to jest tak, że rzeczywiście ten system zachodni, system na zasadzie konsultacji, sytuacji na froncie, rozpoznania jest bardzo kompatybilny z tym ukraińskim. Czy wiemy coś na temat tego, jak bardzo świat zachodu tutaj wspiera przede wszystkim Ukrainę wywiadowczo, w tym co uderzać, jakie cele? Tutaj oddaję panu generałowi głos. Znaczy generalnie o tym, ilu kto i gdzie wspiera i gdzie doradza, o tym się nie mówi, mówić się nie powinno. Natomiast ewidentnie widać wyraźnie, że Ukraińcy korzystają z rozpoznania satelitarnego i nie tylko, które pozwala Ukraińcom przewidywać, znaczy znać położenie armii rosyjskiej, prowadzić rozpoznanie, gdzie się przemieszczają oddziały rosyjskie, śledzić ich ruchy, śledzić ich manewry, prognozować rozwój sytuacji bojowej, i w sytuacjach, gdy widzą Ukraińcy z rozpoznania, na podstawie informacji z rozpoznania, gdzie się organizują zgrupowania uderzeniowe armii rosyjskiej, potrafią odpowiednio na tych kierunkach zapobiegać temu działaniu. Rosjanie natomiast są ślepi dzięki temu, że na pewno Amerykanie zakłócają skutecznie rozpoznanie satelitarne, które mają słabe Rosjanie, także przewaga wywiadowcza czy rozpoznawcza Ukrainy pozwala Ukrainie prowadzić skuteczniejsze operacje przeciwko armii rosyjskiej. Ukraińcy widzą dużo więcej niż widzą Rosjanie i to pozwala dowódcom wojskowym planować operacje bojowe. Mhm. Za jakim sprzętem, za jakim wsparciem dzisiaj Ukraińcy tęsknią najbardziej, jeżeli chodzi o świat zachodu? Do jakiego sprzętu im się wzdycha po prostu, patrząc na to, jak mogliby go wykorzystać na froncie? Pewnie wszystko to, co chcieli, to już mają, dostają cały czas, natomiast na pewno chcieliby otworzyć swoje zdolności w operacjach powietrznych, czyli chcieliby mieć silniejsze lotnictwo i wydaje się, że ku temu zmierzę i niebawem piloci ukraińscy będą latali na F-15 czy F-16 w walce z lotnictwem rosyjskim, to już jest mocno osłabiony, pozbawiony pełnych zdolności bojowych. To na pewno to lotnictwo. Następnie możliwość prowadzenia operacji morskich, a szczególnie prowadzenia oczyszczania szlaków wodnych, ponieważ w tej chwili Morze Czarne, a szczególnie jego zachodnia część jest mocno zaminowana minami, które będą przez wiele, wiele lat jeszcze, że jeśli nie przeprowadzi operacji, które Ukraińcy chcieliby przeprowadzić, czyszczących, będą przeszkadzały funkcjonowaniu tego państwa, bo przecież to jest szlak morski, zapewnia temu państwu jakby żywienie tego państwa przez to, że dostarczają zboże do całego świata. Na pewno Ukraińcom zależałoby na tym, aby mieć swoją autonomiczną wiedzę o tym, co się dzieje na polu walki, więc uniezależnić się chcieliby pewnie od Amerykanów w zakresie tego rozpoznania satelitarnego i wiem, że takie zabiegi już robią, żeby pozyskać małe satelity, żeby móc wielokierunkowo czy na wybranych kierunkach prowadzić to rozpoznanie niezależnie od Amerykanów, bo też jest i tak czasami pewnie, że Amerykanie nie dają wszystkich informacji, które Ukraińcy by chcieli mieć o położeniu czy o tym, co się dzieje na froncie. Natomiast moim zdaniem Ukraińcy chcieliby bardzo, żeby ich przemysł zbrojeniowy miał możliwości produkcji dla ich potrzeby tego, co dostają, żeby uzupełniać możliwie szybko straty. To, czego nie mogą robić Rosjanie, Ukraińcy by chcieli mieć, bo przecież oni byli jednym z lepszych, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy na świecie. Teraz ten przemysł zbrojeniowy był właśnie zgrupowany we wschodniej części. Teraz część zakładów nie funkcjonuje, nie istnieje, a żeby mieć suwerenność tą przemysłową, zbrojeniową, to trzeba mieć swój przemysł zbrojeniowy i Rosjanie pewnie by chcieli, przepraszam, Ukraińcy chcieliby, żeby mogli odbudować swój przemysł zbrojeniowy w kontekście choćby tego, że ta wojna jednak będzie długo trwała. To na zakończenie pozostaje zapytać, jaką polska pomoc, jaką Polska odegrała pomoc właśnie na froncie, co okazało się też takim naszym wkładem w to, jak wygląda sytuacja na wschodzie. W fazie wojny głównie nasze pioruny siały śmierć i zniszczenie w lotnictwie wojsk lądowych, czyli w śmigłowcach i w samolotach sił powietrznych armii rosyjskiej. Stopniowo docierał inny sprzęt, stopniowo docierały czołgi T-72, prawdopodobnie PT-91 dotrą na front, nasze haubice Krapy, inne systemy rażenia. Także Polska jest po Stanach Zjednoczonych drugim państwem co do wysiłku w zakresie pomocy i wsparcia dla armii ukraińskiej. Ukraińcy chwalą nasze Kraby, chwalą nasze pioruny, zatem wydaje się, że nasz wkład w ewentualne zwycięstwo nad Rosjanami jest bardzo duży. Miejmy świadomość tego, że to Ukraińcy walczą za nas i chyba wszyscy byśmy woleli, żeby na tych czołgach, które zostały przekazane armii ukraińskiej z Rosjanami walczyli Ukraińcy, niż mieliby walczyć polscy żołnierze. Mhm. I szczęśliwie tak się stało, jak się dzieje i to dobrze, natomiast uważam, że wysiłek naszego państwa jest bardzo znaczący i pozwala Ukraińcom prowadzić operacje skutecznie. Tak jest. Dzisiaj, 24 sierpnia 182 dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, pół roku wojny Władimira Putina. Same mięso, same konkrety. Generał Waldemar Skrzypczak, bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję panu, pozdrawiam pana, pozdrawiam państwa. Do widzenia.